Tylko prawdę, tylko prawdę, Paweł, poprosimy. Jaka jest prawda tego, co dzieje się w Lillehammer, bo chwilami to niebezpiecznie wygląda. Niebezpiecznie może nie, no ale na pewno fatalnie to wyglądało, jeżeli chodzi o dla kibiców. I no cóż, sam na razie nie wiem, co się dokładnie stało, ale takie przypuszczenia mam, że po prostu gdzieś za agresywnie sobie dojechałem, a pogoda też mi tego nie ułatwiła utrzymania pozycji, bo gdzieś pada deszcz i w tych trochę trzyma. No i po prostu poleciało mi to wszystko w przód. Wczoraj akcja kaskaderska w prologu. Fajnie teraz, no teraz znowu było, jak widzieliśmy. Z czego to wynika, taki brak stabilizacji? Znaczy wczoraj akurat mi się tyły nad skrzyżowały. Jedna podbiła drugą i dlatego gdzieś ta jedna zaczęła tonąć. I no taki może niecodzienny błąd. A dzisiaj, no tak jak mówię, no gdzieś za agresywnie poszłem do przodu. Ty lubisz akrobacje, kaskaderstwo, takie różne, takie myki-myki, ale no chyba nie o to tu chodzi. No nie, w zawodach bym sobie to mógł odpuścić. Paweł, przyjechałeś tutaj w trybie rezerwowym, no nie ukrywajmy, na pewno ciebie też to zaskoczyło, bo widzieliśmy ten wpis na Instagramie, że rower owszem, ale za rok. No dokładnie, w ogóle nie byłem przygotowany, nawet ciężko z rzeczami teraz, bo już myślałem, że będę w domu, także będzie trzeba co kombinować, jakiś sklep i chociaż bieliznę jaką kupić. Obecność trenera Maciusiaka może okazać się pomocna tutaj, bo to jest twój trener jednak kadrowy. Jak najbardziej, bardzo cieszę się, że ty jest, bo jakby przepracowałem z nim całe lato i on najlepiej wie, co mi najlepiej wychodzi, co niekoniecznie jest dla mnie i myślę, że dzięki niemu jeszcze coś uda się tu fajnie skoczyć. Fajna zabawa w Zakopanym na zgrupowaniu, fajnie to wyglądało w Lahti, no bo podium, ale ta strata punktowa była jednak spora do zwycięzcy. Ty tutaj jadąc i z jakim celem przyjeżdżałeś? Nie wiem, nawet się w sumie nie koncentrowałem na tym, ile tam było straty, ale po prostu jak usłyszałem, że tu jedziemy, no to nic, no nastawienie bojowe i powalczyć. Tak pół żartem, pół serio, tylko Andrzej Stękała nam się, nasz wierny fanski jumping, zasmucił, że go osamotniłeś w pokoju w Lahti. No dokładnie, tylko on, bo ja nie. Dość już go mam. Nie no, żartuję, ale dobrze jest jak jest.